Nawet jeśli nie jesteś fanem fantastyki, pewnie kojarzysz takie imiona jak Gandalf, Frodo, Batman, Lord Vader czy Terminator. Naukowcy też lubią czytać książki i oglądać filmy, a swoich ulubionych bohaterów mogą unieśmiertelniać w bardzo pomysłowy sposób, nadając ich imiona odkrywanym przez siebie zwierzętom i roślinom. I tak makrosty Bilbo, Frodo i Gandalf to chrząszcze upamiętniające bohaterów trylogii Tolkiena. Oto cinklus Batmanie jest rybą, która ma na płetwie wzór przypominający logo Batmana. Zaś Agatidium Waderii to chrząszcz, którego kształt głowy skojarzył się odkrywcy z hełmem czarnego charakteru z Gwiezdnych Wojen. Te zwierzęta to też bohaterowie filmów, ale przyrodniczych. O zasadach nadawania nazw organizmom i porządkowania wszystkich istot żywych opowiem Ci w tej lekcji. Kiedy rodzi się dziecko, dostaje nazwisko, zwykle po ojcu, i imię. Nazwisko wskazuje pochodzenie, imię można odziedziczyć po przodku, dostać takie, które jest akurat modne lub po prostu podoba się rodzicom albo uważają, że najlepiej pasuje do noworodka. Zestaw imię plus nazwisko identyfikuje osobę. Czy wiesz, że podobnie jest z nazewnictwem roślin, zwierząt i w ogóle wszystkiego, co żyje? Weźmy popularne leśne drzewo, sosnę. Tak na nią mówimy, ale oficjalnie jej nazwa to sosna pospolita. Jak myślisz, co jest tu imieniem, a co nazwiskiem? Hm, trochę inaczej niż u nas przyrody nazywa się po węgiersku. Najpierw nazwisko, potem imię. Sosna jest zatem nazwiskiem drzewa, wskazuje jego pochodzenie, przynależność do określonej grupy organizmów sosen, właśnie. Pospolita to coś w rodzaju imienia. Pokazuje jakąś cechę tej sosny i pozwala ją odróżnić od innych podobnych, bo na przykład w naszym kraju mamy oprócz sosny pospolitej także sosnę wejmutkę czy sosnę górską. O właśnie, na przykładzie tej ostatniej możemy pokazać jeszcze jeden rodzaj nazw, nazwy zwyczajowe. To w świecie przyrody coś w rodzaju naszego przezwiska. Sosna górska jest bowiem powszechnie znana pod nazwą kosodrzewina. Wróćmy jednak do naszej sosny. W Polsce nazywa się sosną pospolitą, ale łatwo sobie wyobrazić, że w różnych miejscach na świecie, wszędzie tam, gdzie rosną sosny, ludzie jako się nazywali w swoich własnych językach. Znając tylko nazwę w jednym języku, trudno byłoby się dogadać, czy mamy na myśli takie samo drzewo. Dlatego naukowcy uzgodnili jeden język wspólny dla całego nazewnictwa natury. Została nim łacina, bo w czasach, gdy tworzono pierwsze klasyfikacje organizmów, czyli porządkowano je w określony sposób, był to język powszechnie używany w świecie naukowym i każdy badacz musiał go znać. Po łacinie sosna pospolita to pinus sylwestris. Zasady nazywania pozostają takie jak po polsku, więc pinus oznacza sosnę, a sylwestris jest jej określeniem imieniem. Zauważ, że pierwszy człon nazwy to rzeczownik, jest to tak zwana nazwa rodzajowa, określa przynależność do rodzaju sosen, ją zawsze piszemy po łacinie wielką literą, tak jak nasze nazwiska. Drugi człon nazwy najczęściej jest przymiotnikiem i jest to nazwa gatunkowa. Ją zapisujemy, nie tak jak imiona, małą literą i to ta część nazwy określa konkretny gatunek. Gatunek to w zasadzie najniższy, najbardziej szczegółowy szczebel w klasyfikacji organizmów. Na nasze potrzeby zapamiętaj, że jest to zbiór osobników podobnych do siebie zewnętrznie i w budowie anatomicznej, mogących się swobodnie krzyżować, czyli rozmnażać, dając płodne potomstwo. Jeśli takie krzyżowanie jest niemożliwe, albo chociaż bardzo utrudnione, to mamy do czynienia z różnymi gatunkami. Nawet jeśli zewnętrznie są trudne do odróżnienia. Tak jest na przykład z orangutanami tapanuli, sumatrzańskimi i borneańskimi. To trzy różne gatunki, choć widząc je w dżungli ciężko byłoby znaleźć różnice. Z drugiej strony popatrz na psy. Labrador i ratlerek bardzo się od siebie różnią wyglądem, ale można je ze sobą skrzyżować i uzyskać szczeniaki. Dlatego wszystkie psy to jeden gatunek. Pies domowy, czyli canis familiaris, choć w jego obrębie wyróżniamy wiele ras. Blisko spokrewnione gatunki łączą się w rodzaje. Pozostając przy psach, nasze domowe burki czy azorki, to jakby bracia gatunku canis lupus, czyli wilka, konkretnie wilka szarego, bo oprócz niego rodzaj Canis, czyli wilk, tworzą też wilk rudy, algonkiński i egipski. Oraz szakal, kojot i kaberu etiopski. Ludzką analogią mogłaby tu być rodzina z wujkiem, ciotkami i rodzeństwem. Jeśli dodać by do tego jeszcze dalszych kuzynów, otrzymamy to, co w języku systematyki nazywa się rodziną właśnie. W rodzinie psowatych oprócz wymienionych wyżej wilków znajdzie się też miejsce dla Lisa, Jenota czy Likaona. Wyżej mamy kolejne piętra klasyfikacji rzędy, gromady i typy. Najbardziej pojemną kategorią obejmującą bardzo wiele organizmów, naprawdę luźno ze sobą spokrewnionych, są królestwa. Wymieniłam już dwa: rośliny, zwierzęta. Są jeszcze grzyby, protisty i bakterie. Wszystkie organizmy na Ziemi możemy podzielić właśnie na pięć królestw. Podziały w obrębie każdego z nich trochę się różnią. Zwróć na to uwagę, żeby się nie mylić. Królestwo zwierząt dzielimy na typy, te na gromady. W każdej gromadzie są rzędy, w skład których wchodzą rodziny. Rodziny skupiają rodzaje, a rodzaje składają się z gatunków. U roślin królestwo dzielimy na gromady, a te na klasy. Dalej podziały na szczęście biegną już tak samo. Mamy rząd, rodzinę, rodzaj i gatunek. Te nazwy oznaczają jednostki taksonomiczne, inaczej taksony czyli zbiory skupiające organizmy o pewnych wspólnych, charakterystycznych cechach. Każdy sukces ma swojego ojca, a w myśl przysłowia nawet wielu ojców. W przypadku systemu klasyfikacji organizmów żywych, miano ojca niewątpliwie trzeba przyznać Karolowi Linneuszowi. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji stworzył on system porządkujący wszystkie znane mu organizmy. Można powiedzieć, że był prekursorem systematyki. Opierał się jednak głównie na cechach zewnętrznych roślin i zwierząt oraz na środowisku i warunkach ich bytowania. Czy ten sposób jest trafny? Sprawdźmy to na przykładzie. Weźmy motyla bielinka kapustnika. Pszczołę miodną i ptaka, niech to będzie skowronek. Wszystkie mają skrzydła, wszystkie żyją na łąkach i tam poszukują pożywienia. Czy to zatem blisko spokrewnione gatunki? Przecież wiesz, że nie. Pszczołę i bielinka można by od biedy uznać za dalekich krewnych, ale skowronek to już zupełnie inna bajka. Stąd wniosek do przyporządkowania danego organizmu do konkretnego zbioru potrzeba całego zestawu cech. Im więcej, tym lepiej. Te cechy nie ograniczają się tylko do budowy zewnętrznej czy trybu życia. Nie byłoby współczesnej systematyki, gdyby nie genetyka, biochemia, mikrobiologia, botanika, zoologia i wiele innych dziedzin nauki. Dopiero od ich współpracy zależy dobry efekt finalny, czyli właściwe zaklasyfikowanie organizmu. O tym, jak samodzielnie przyporządkować organizmy do właściwych taksonów, dowiesz się z innej wideolekcji. Zadanie dla Ciebie. Przyporządkuj podane taksony do królestwa roślin i zwierząt. Pamiętaj, że część jest wspólna dla obu królestw. Masz tak samo jak ja? Brawo! Systematyka zajmuje się porządkowaniem organizmów w oparciu o łączące je pokrewieństwo. Podział na królestwa, typy, gromady, klasy, rzędy, rodziny, rodzaje i gatunki pozwala precyzyjnie przyporządkować każdy żywy organizm. Nazwa pozwalająca przypisać dany organizm do konkretnego gatunku składa się z dwóch części: rodzajowej i gatunkowej. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci uporządkować wiedzę o otaczającym świecie. Poczuj z nami pokrewieństwo i zasubskrybuj kanał Pistacja TV.